Na koniec pozostało nam już tylko zbudowanie naszej gry i po prostu zagranie w nią. Więc, aby wyeksportować naszą grę, musimy przejść do zakładki File, a następnie Build Settings. Tutaj mamy pokazane nasze wszystkie sceny, które będą dostępne w naszym buildzie, tak jak wcześniej właśnie je dołączyliśmy, one muszą się tu znajdować. Następnie wybieramy platformę. Ja mam zainstalowaną tylko platformę na PC, Mac i Linux Standalone. Jeśli nic nie zmienialiście podczas instalacji Unity, to pewnie macie dokładnie tak samo, więc tutaj nic nie zmieniamy. Teraz przejdziemy sobie do zakładki Player Settings i tutaj przynajmniej ja muszę zmienić kilka ustawień, ponieważ pracuję na dwóch monitorach. Jeżeli bym ich nie zmienił, to nie mógłbym przerzucić swojej gry na ten monitor, abyście mogli go zobaczyć. Pierwsze co zrobimy, to dodamy sobie ikonę naszej gry. Tutaj mamy napis default icon. Możemy ją zmienić za pomocą tutaj przycisku select i wybrać jakąś grafikę dostępną już w naszym projekcie. Ja wybiorę grafikę naszego statku kosmicznego. Następnie przejdziemy sobie niżej i tutaj w zakładce Resolution and Presentation chciałbym zmienić tutaj tryb wyświetlania z full screen mode na windowed. Dzięki temu będę mógł przerzucić swoją grę na drugi monitor i wybiorę jeszcze opcję Resizable Window, abym mógł zmienić rozmiar tego okna. I to będzie wszystko w tych ustawieniach. Teraz wystarczy już tylko kliknąć Build i wybrać folder, do którego chcemy zbudować naszą grę. Ja mam folder o nazwie Galactic Fighter Game, przejdę do niego i kliknę Select Folder. Teraz nasza gra będzie się budować. Potrwa to naprawdę niedługo. W porównaniu do gier tworzonych na Androida lub WebGL. Tutaj eksportowanie gry naprawdę zajmuje mało czasu. Jak widzicie, nasza gra ma już tą ikonkę, więc teraz możemy ją uruchomić. Oczywiście uruchomiła mi się na drugim monitorze, więc teraz przeniosę go na ten monitor i kliknę play. Jak widzimy, czas wyświetla się prawidłowo. Pędzimy do celu. I może nawet uda nam się przejść tą grę. I udało się. Jest. Super! Gratuluję Wam ukończenia tego projektu, mam nadzieję, że Wam się podobało i że nauczyliście się naprawdę wiele.